Cześć! Można spotkać osoby, którym masa ciała na przestrzeni roku konsekwentnie fluktuuje, wzrastając w okresie jesienno-zimowym, natomiast od okresu wiosennego zmniejszając się powoli aż do lata. Niektórzy wprost panują nad tą zależnością, nazywając ją okresem masowym, następnie redukcją tkanki tłuszczowej, ale zdarza się, i to nierzadko, że jest to proces totalnie niekontrolowany. Z czego może wynikać? O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do materiału. Może do tego przyczyniać się kilka składowych. Po pierwsze, aktywność w ciągu dnia może się diametralnie różnić między okresem zimowym a okresem letnim. Wydaje się, że zarówno mężczyźni, jak i kobiety są zwykle bardziej aktywni w czasie wolnym latem niż właśnie zimą. I niektóre dane wskazują, że podejmowanie działań związanych z chodem może być nawet 2-3-krotnie większy latem niż zimą. I to także przekłada się na wydatki energetyczne. Te zwykle są, jak wskazują niektóre dane, o około 40% większe latem niż zimą. I też prawdopodobnie więcej czasu przeznaczamy na aktywności na świeżym powietrzu, między innymi chociażby ogrodnictwo. To jedna sprawa. Druga kwestia to spożycie energii. Otóż spekuluje się, że ekspozycja na ciepło może ograniczać łaknienie, przynajmniej u niektórych osób. I to ograniczenie łaknienia ma nawet swoje fizjologiczne, hipotetyczne wyjaśnienie, związane z tym, że w przypadku sytuacji obniżenia temperatury nasz organizm musi podejmować pewne strategie kompensacyjne związane z większymi wydatkami energetycznymi na termogenezę. Więc w sytuacji, kiedy temperatura otoczenia jest odpowiednia, jest wysoka, to te wydatki energetyczne nie muszą zostać zwiększone i łaknienie można zmniejszyć. Jest to nawet nazywane hipotezą termostatyczną. Wspomniana kwestia może skutkować nieświadomym obniżeniem spożycia energii. Dodatkowo większa dostępność i mniejsza cena sezonowych warzyw i owoców również może skłaniać do sięgania po niskoenergetyczne, sycące pokarmy, co może ułatwiać spożycie mniejszej ilości energii. No i też nie można zapominać o grudniu, o okresie świątecznym, kiedy to statystycznie, populacyjnie może nam przybyć najwięcej kilogramów, o czym więcej mówiłem w odcinku pod tytułem "Czy ludzie tyją od święta?". Zostawiam link w prawym górnym rogu. Temat ten można rozkładać na więcej składowych, bo jest ich znacznie więcej. I oczywiście zależność ta nie dotyczy każdego, ale jeżeli u kogoś występuje, to da się prosto wytłumaczyć, czy to jednym z omówionych aspektów, czy nawet wszystkimi. Dajcie znać w komentarzu, czy u Was taka zależność występuje. Mam nadzieję, że ten odcinek okazał się wartościowy. To już tyle ode mnie. Do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Hej!